W środę zapaśnik olimpijczyka Radom zadebiutował na Igrzyskach Olimpijskich. Najpierw w świetnym stylu pokonał rozstawionego z numerem pierwszym reprezentanta Turcji Aliego Sangize, ale potem w ćwierćfinale musiał uznać wyższość Irańczyka Alirezy Mohmadipianiego. Jego pogromca jednak awansował potem do finału, co otworzyło Kułyniczowi furtkę do brązowego medalu. Najpierw musiał jednak wygrać walkę repasażową, w której jego rywalem był Carlos Andres Munoz Jaramillo. Co prawda, to rywal zaczął pojedynek od prowadzenia 1-0, ale w drugiej części walki inicjatywa była po stronie Kułynycza. Ostatecznie zapaśnik olimpijczyka Radom wygrał 3-1, co otworzyło mu możliwość walki o brązowy medal. Wydaje mi się, że trochę walczył zachowawczo. Chyba nie chciał tam zbyt dużo swoich sił ewentualnie pokazać Bieleniukowi, jakie jest dyspozycji. I rzeczywiście to, co miał zrobić, zrobił. Wygrał, można powiedzieć, walkę z Kolumbijczykiem. Będzie wieczorem walczył o brązowy medal. To już jest wspaniały sukces. W walce o brąz rywalem Kułynycza będzie Jan Beleniuk, ukraiński zapaśnik, mistrz olimpijski z Tokio i wicemistrz z Rio de Janeiro. No, Arek jest takim specyficznym zawodnikiem. Właśnie on umie się właśnie zmotywować do tych zawodników wyższej klasy. Tak? Bieleniuk jest aktualnym mistrzem olimpijskim z Tokio, także nie będzie łatwo, ale generalnie Arek potrafi się zmotywować i mam nadzieję, że dokona tego historycznego sukcesu i będzie ten medal wymarzony dla nas. Zobaczymy wieczorem. Pojedynek o brąz, podobnie jak wszystkie poprzednie, w wykonaniu Kułynycza będzie można obejrzeć w strefie kibica, która jednak tym razem będzie usytuowana w kamienicy Deskurów przy rynku. Serdecznie zapraszam. No i z tego miejsca serdecznie dziękuję miastu Radom za wspaniałą organizację, że mogliśmy przeżywać tak wspaniałe chwile. No tutaj pani wiceprezydent, pani Kalinowskiej Katarzynie chciałbym bardzo podziękować. Pani Marcie Michalskiej-Wilk wspierają nas cały czas, są z nami. Jest nam bardzo miło. No i liczę na to, że Arek pokaże, że można też cieszyć się z jego sukcesu. Serdecznie wszystkich kibiców, którzy tam nas słyszą, oglądają, niech przyjdą, niech nas dopingują. Pojedynek Kułynycza z Beleniukiem będzie 10. z kolei w sesji wieczornej, która rozpocznie się o godzinie 18:15.